Cześć, witajcie, ja jestem Faust i czołem Wielkiej Polsce. Walczymy dalej o dominację w naszym regionie. I cóż, sprawdzałem statystyki. W tym momencie minęło parę godzin od pierwszego odcinka naszej kampanii. No i na 82 łapki w górę przypadła jedna w dół. Ja rozumiem, to normalne, że się znajdzie taki jeden głupek, który jest proimigracyjny, który by wpuścił Turków osmańskich do Warszawy, do Wiednia. Ale nie, spokojnie, ja taki nie jestem. Mnie jakiś tam kodziarz Petrus nie obchodzi. Ja tutaj jestem Marian i ja tam zaraz zrobię wpierdol ładny. Tak więc co, lecimy, stopper start. I dzięki za całe wsparcie w ogóle. Widzę, że się podoba, no to będzie więcej, nie? Przyjemnie mi się gra i to jest wyzwanie. Myślałem, że będzie trudniej, ale w tym momencie przecież nie mogę się porwać tak z motyką na słońce, na Moskwę i Ottomanów naraz. Muszę jakoś wyczekać moment. Ale jak oni nie mają naturalnych wrogów? No może mają? O, i teraz mamy lucy. Mówią jak ludzie. Chcą sojusz i to jest dobry pomysł. Już nawet... Trudno. Będę płacił więcej punktów za to. Poprawmy z nimi relacje. Szwecję mam na Moskwę. Austrię i Mameluków mam na Ottomanów. Właściwie Mamelucy by nie dołączyli. A, bo mają rozejm i dostali przed chwilą wpierdziel. To nie. Okej, to się skończyło. Zabrali prawie wszystko. Zostawili tylko Osel. Czy mogę w końcu zrobić? Nie mogę. Nie mogę tego nawet skorować. Nie mogę to skorować. Ale czemu nie mogę wyzwolić Nowogrodu? No to mnie zabiło w tym momencie. No ale dobra. Może nie może być katolicka prowincja. Ups. Szkoda, trudno. Trudno się mówi. Mamy Ingemarland. To jest chyba ważny center of trade? Nie. Nowogród jest ważny. To nie jest ważne. Nie jest ważna prowincja w ogóle. No ale trudno. Skoro już ją mamy, to niech sobie będzie. O nie. Maksimum punktów od razu bierzemy. Pike Infantry. Fajnie. Fajne jednostki. No i możemy znowu dać fokus na administrację. I właściwie zbudować jeszcze po jednym oddziale kawalerii. Tutaj będzie piechota wybraniecka. Zaraz będą już husarzy, tak więc idealnie. Ottomani atakują Wenecję. Wenecja ma jakichś sojuszników potężnych? Nikogo nie ma jako sojusznika. Z Moskwą nie mam szans. Moskwa? Tylko Szwecja by dołączyła. Jak wyglądają siły? Moskwa 44 bez manpowera. Litwa 43 z połową manpowera. Ja 36 z 1/3 manpowera. To razem mamy ładną armię. Austria 26 bez manpowera. Szwecja 18 z tak beznadziejnym manpowerem, że szkoda gadać. Ech. No nie wiem, no. Moi drodzy. Nie wiem, czemu nie mogę wypuścić Nowogrodu. To jest dla mnie skandal. No ale skoro tak już musi być, no to... Trudno. Dobra, najpierw zajmiemy się jeszcze czymś bliżej, czyli... Oni nie mają już claimów na to. God damn it. Przespałem moment. A może Czechy zaatakujemy, albo Brandenburgię? Dobra, na razie zabezpieczmy Egipt, Syrię i tak dalej. Sami zrobimy ładną armię. Moglibyśmy właściwie zbudować jeszcze po jednej armatce. To nie byłoby problemu. Jaki mamy force limit na łodzie? 15. Zróbmy 15... Handlowa flota taka.
akurat będzie. Dobra, na razie tego Ingemarlandu nie będę korował. No nic innego tutaj nie zrobię, no. Bardzo ciężko będzie zaatakować Moskwę, bo się zrobiła naprawdę duża. Przydałoby się też anektować w końcu tą Litwę. Tylko zapomniałem, muszę... Coś muszę zrobić, muszę jej zabrać jedną ziemię. Może wypowiem wojnę im. Wam wypowiem wojnę. No nie! Czechy są teraz cesarzem. No bez jaj, kiedy ja zerwałem z nimi sojusz. No teraz to po prostu... Arrogant Administrators, ok. Poprawmy relacje z Austrią w takim razie. Trzeba będzie Czecha... No dojechać, no po prostu, no. Dojechać Czecha. God damn it. Kultur na razie zmieniał nie będę, bo w punkty ubolewam trochę. Za mało jest ewidentnie. Coś zbudować. Opłaca się w sumie pobudować jakieś rzeczy. O, w Lwowie. Plus 0,20. No, tutaj naprawdę jestem miło zaskoczony. Jeszcze trzy prowincje się opłaca zbudować. Dobra, musimy pomyśleć. I to tak hardkorowo się skupić. Bo... No, nie jest dobrze. Conquer Levant, czyli mają claima na moich sąsiadów. Dobra, Aggressive Expansion Impact spada, więc możemy podbijać więcej ziemi. Musimy zabrać jedną prowincję, nie wiem jak my to zrobimy. Chyba zaatakujemy i wypisujemy Livonian Order, po prostu oferując im zwrot Daug Pilisu. Tak mi się wydaje. I później go podbijemy ponownie, po prostu. To jest jakiś pomysł. Ewentualnie wyzwolę w Galicję Wołynię. Wtedy z obu państw się wyzwala jakby. Z te wszystkie kory. Tam to będzie chyba 5 prowincji, więc nawet trochę więcej. Jeśli będzie trzeba. Jeśli nie, oczywiście nie będę tego robił, prawda? No i w tym momencie jestem znowu... Zaraz będę znowu na maksie punktów militarnych, więc warto będzie je zainwestować w development. W noteci mogę w coś zainwestować. Zobaczmy, z czego słynie noteć. Noteć jest gdzieś tutaj, tak. 4-4-1. Base tax jest tutaj bardzo dobry. Szwecja chce mariażu, spoko. Ze Szwecją mogę się bratać, że tak powiem. Węgrów nie zaatakuję, tutaj też nic nie zrobię. Otoman dołączy, ale z kimś walczy, ma War Exhaustion. A nie, walczył przed chwilą z Wenecją. Moskwicz dołączy bez problemu. A Mameluk nie, bo Mameluk ma rozej. Pomyślmy, czy te raz, dwa, trzy, cztery, pięć krajów, no cztery kraje, dałoby radę na te dwa kraje. Myślę, że Szwecja i Austria dałaby radę na Moskwę, ja i Litwa na Otomanów, ale musielibyśmy tak jakoś pokręcić tym wojskiem właśnie, a zrobić to jest bardzo ciężko. I myślę, że po prostu wyłapaliby nas pojedynczo i zniszczyli, i to byłby nasz koniec. Więc no, strasznie, strasznie się cykam. Bo praktycznie mogą nas zniszczyć. Otomani to jest siła sama w sobie. Jakie mają pierwsze idee? Humanistyczne. No i dostają dyscyplinę. To się strasznie. Ale co zrobić? Dobra, robimy ten Ingemarland czy nie? W ogóle claimy zapomniałem.
Ortelsburg, Ostróda jeszcze. Tutaj jakiś claim nie mogę. Tutaj claim na Gdańsk oczywiście. Dobra, Maros już nie będzie. Nie mamy claima na Maros, trudno. Głowa mnie już boli od tego, naprawdę. Next Riazań. Cały czas na ten Riazań się zapatrują. Oni pierwsi nie zaatakują. Ja pierwszy też nie zaatakuję. I mamy pad. Kto więcej się nachapie i kto w przeciągu lat zdobędzie siłę. Jeśli bym anektował Litwę, to myślę, że miałbym siłę, no. Tylko żeby ją anektować, to jednak trzeba no... No i dalej nie mogę zrobić tego. Wasala, no. Jakbym kliknął return... A, do Livonii bym oddał. Nie do Nowogrodu. No tak, bo to nie jest chyba główna kultura. I na tym polega problem, tak mi się wydaje. No to dobra, to zróbmy tego Kora już. Jeny, jak tak bardzo chcą, no to... Ech. Znowu umarł. I znowu legitimacy minus 5. Boże, co za beznadzieja. Ale w sumie, może by... Odziedziczył. No, Gold Rush, plus 300 golda. Odziedziczył jakiś Jagiellon. To by było ok. Produkcja, się radzę ewentualnie. No tu w Warmii troszkę. No i jeszcze jestem gotów w hełmie, ale reszta jest się. Doki niekoniecznie, Shipyard też. Marketplace, Regimentale raczej nie są potrzebne. Potrzebne są baraki. Baraki Obamy w Lubuszu się przydadzą. No i to na razie tyle. Zbierajmy manpower, zbierajmy siły. Klejmy. Ostróda. Kołobrzeg. Mamy jeszcze jakiś agresywny expansion. Drobny, jest. To dobrze, bo przynajmniej nie jesteśmy bierni. Jakby nie było, to by oznaczało, że biernie gram. A tak jest ok. Czesi mają... Nie mają następcy. Ale nie ma szans na coś co nieco. Dobra, dajmy im embargo, skoro już jesteśmy rywalami. Ottomani mają też embargo? Mają. To samo, Moskwicz. Dobrze, dobrze. Dobra, kwarantanna, trudno. Regimentale może w sumie... Płaciłyby się. Stać mnie na utrzymanie większej armii. Dobra, nie, może na razie... Nie, na razie nie będę się wychylał. Forty w sumie mogę... Chociaż forty niech zostaną włączone. Dobra, ostatni claim tutaj. Tutaj również. Na Słupsk. No i już podchodźmy powoli. Pod granicę z zakonnikami. Dodatkowo może zwasalizujemy Livonian Order. I oddamy mu ziemie, które są tutaj. I może, albo nie właśnie. Spróbuję zrobić trik. Jeśli się uda, to będzie bardzo fajnie. Jeśli się nie uda, będzie słabo. Jak będzie, to zobaczymy w następnym odcinku. Nie no, żartuję. Ja nie jestem takim chamem, spokojnie. Idź. Tak, Livonian Order. Proponuję ci zwrot. Dok Pilisu. Nie chcesz. Czemu nie? Przecież to twoje. No nie wiem, Goldingi i Zematije. Weź ode mnie, od Litwy, te ziemię, kobieto. Co się stało? Czemu nie? Przecież to są twoje kory. To był twój kor. To. Deok Pilis. Livonia. Return course. Ja nie mogę mówić za Litwę. Słabo.
Czemu nie? A jakbym ci oddał to, czego chcesz? Dobra, czyli musimy ich pocisnąć, żeby się ogarnęli. No to w swoim czasie. O, straciliśmy łódź, która się właśnie wytworzyła. Fajnie. Nie rób łodzi już. Ty możesz. Znowu max punktów, kurde. Development chyba polecimy. W Warszawce na pewno na maksa. I gdzie są jeszcze miejsca, w których ma... A, właściwie to mogę już na tym poprzestać. To trochę nam podrzuci manpower i ogólnie. Fajne rzeczy. Dobra, Litwin tam w las i umrze. Beka, nie? Beka po prostu stypa. Debil. No ale cóż. Życie. Życia się nie wybiera. Życie się po prostu ma. Czech oznaczył mnie na rywala. No i już oficjalnie zerwaliśmy nasze stosunki. Moskwicz atakuje Uzbeka znowu. Okej. Wgryza się tam. Wgryza, no. A i wgryza. Wkurza mnie to strasznie. No ale dobra. Nic z tym nie zrobimy. Moi drodzy. Widzowie. Mógłbym wziąć Diplomatic Reputation i Missionary Strength. Ale po co? Jak technologia zaraz... Nie, to wezmę tylko Diplomatic Reputation. Dobra, Königsberg zdobyty. Mamy całkiem spore armie, muszę wam powiedzieć. Więc w sumie... Może dalibyśmy radę Ottomanom. Nie no, Ottomani mają 6. Walczą z kimś? Nie. Walczyli z kimś. Valencia Papal State, nice. Nie, to odnawiają armię pewnie. No nie wiem, dobrze by było może ich zaatakować właśnie. Może coś by z tego wyszło. Dobra. Chcę zwrócić Daugpilis. Hola może być zwrócona Lubece? Nie. Mógłbym wypuścić Galicję w Wołynie tylko tam. Nie, nie chcę tylko tam. Może coś właśnie zmienili, że to od religii zależy, bo patrzę, że u mnie jak są przekonwertowani na katolicyzm, to nie chcę, nie mogę ich wypuścić. Przecież nie mogłem z bezpośredniego menu. Nie ogarniam już sam. Dobra, musimy to chyba jednak zgarnąć. Szwecjo, masz dużo łodzi? Masz. Rozwiemy Szwecję do tej wojny. To nam Szwecja oczyści z łodzi. No, i załatwione. Litwin tam już wszedł. Ten walczy z Uzbekiem. No to w sumie Ottoman by został tak sam trochę, jakbym go teraz zaatakował. Bo Moskwicz, no właśnie, jest 600 stów w plecy. 6 stów w plecy. A ten regeneruje siły. Ale nikt mi nie pomoże, naprawdę? Aha, no tak, bo... Jeszcze... Musimy skończyć tą wojnę najpierw. Dobra, to ta wojna długo nie potrwa. Ta wojna potrwa bardzo krótko. Memel zdobyty, czyli to już wszystko, co chciałem, to mam. Ja to po prostu zgarnę i tyle. Wszystko. Wszystko dla mnie. Tylko najpierw jeszcze. Okej, tutaj ładnie zdobyte. A, bo Lubeka jest jeszcze, tak? Znaczy Hamburg. Hamburg dalej walczy, no dobra. Ty pływaj po Baltic Sea. Okej, 35 tysięcy oblegało, jest okej. Livonian, orderzy, słuchaj. Chcę, żebyś zabrał Daugpilis. Czemu nie? Czemu? Czemu? Błagam, zabierz to. A ty jakbyś chciał żmuć?
Wziąłby żmudź, zabrałby żmudź. I mógłbym wtedy anektować. No bo nie będę miał już innej okazji, żeby... Ewentualnie Krym jeszcze jest. Z kim ma sojusz? Ze Złotą Ordą. Krymowi bym oddał na przykład Mansur i Kizyl Jar. Przecież nie, to są drogie prowincje. A żmudź ma 7 developmentu, jeny. Prawie nic. Ale szkoda nic nie wziąć z tej wojny. Namęczyłem się z nią. Tak czy owak, czas odcinka minął, moi drodzy. Tak więc to by było na tyle. I decyzje. Co robimy? Czy atakujemy Ottomanów i odpuszczamy? Czy anektujemy Teutoniki i będziemy gotowi do utworzenia Rzeczypospolitej? Kurczę, sam się zastanawiam teraz. Dobra, tak czy siak, dzięki za oglądanie, to było na tyle i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, czołem!